Życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to samograj! Co mogło mnie zaskoczyć na melanż, żeby być... Wow, ale melanż! Sylwester nigdy nie miał mi wrażenia. Bania u cygana, bania u cygana, hej! Bania u cygana do rana! Szykuj się nóż, bo jak to go kurwa zabije, udusi. Czy to Mateusz jest kurwa mądre, powiedz mi? Nie jest, ale jest śmieszny i piękny i o to chodzi. No i wyszło na to, że tam naprawdę gruby hajs był zarabiany. Naprawdę tego nie ma? Tak! Jeżeli ktoś robi nam obciach za granicą, to właśnie tacy ludzie, nie? Majek, ciągle jakieś kanankę, czy? Klepie. Teraz tak, powiem wam jedną rzecz, nie? Quattro pescare dopo. Nie dziwne, najpierw przydymił, a potem się odpierdala, nie? To wielki buto jest gość i jest wielki i ja pozdrawiam go serdecznie. I to wszystko, co miałem do powiedzenia. Po mojej prawej stronie znany freak fighter. Ja myślę, Mateusz, że ty byś tu zaistniał. Nasz rok, zobaczycie, kurwa! Mordo, wiele się zmienia, sytuacja jest dynamiczna, ale pewne rzeczy się nie zmieniają, Mateusz. Wiesz, co jest zajebiste? Mamy cały czas trzech ambasadorów, ale ich kolejność się zmienia, bo zmieniają się ich ambasady, rozumiesz? Pierwszy jest Bartek Kuligowski, nowy ambasador, świeżo mianowany. Fantastyczna postać, chętnie poznam. Słuchaj, drugi, kto jest? Mateusz Górecki. Pamiętasz, Mordo, Mateusza? Mateusz pojawił się już nieraz na stanowisku ambasadorskim. I ostatni to jest kto? Dawid Rybi. Oczywiście tak. Des ambasadores. Czujesz, że ja mówię po hiszpańsku człowieku? Jestem wzniecony. Słuchajcie, mordo, jestem wzniecony, bo ostatni odcinek, jak wiecie, poszedł wysoko. Pokazałem, jak jestem naprawdę. Po prostu poznajcie prawdziwego mnie, nie oszukujmy się. Ja naprawdę się tymi tematami interesuję, interesowałem i interesować będę, ale to nie jest ważne. W tym odcinku nie będzie nic o polityce. Dziękuję wam bardzo, że tak miło przyjęliście odcinek z TVP Info i w ogóle z Obroną Wolnych Mediów. Obiecuję wam specjalny odcinek o zabarwieniu mocno politycznym. Dzisiaj jednak nie będzie politycznie, chociaż pewne polityczne jakieś przekminki mogą się pojawić. Nie obiecuję, że nie będzie tak do końca. Mordo, to jest wtedy nowela. Jedyna, niepowtarzalna, bo jedyna, no kurwa, tak może być powtarzalna, mordo. To są oczywiste tematy dla nieoczywistych ludzi, dla was, moi mili. Jeżeli chcesz być ambasadorem, wchodzisz na Patronite, nas wspierasz. Są też inne formy wsparcia, wiadomo, teraz w tych czasach wszyscy musimy się wspierać, bo jest zimno, a musi być ciepło. No, i musi być ciepło, dlatego pojechałem do Meksyku i to będzie dzisiaj wtedy nowela, na przykład. Dobrze powiedziałem, Mateusz, to wszystkie rzeczy? Dobrze. Ale powiedziałem to. No. To co, jedziemy do Meksyku? Jedziemy do Arriba! Dobra, Mateusz, rozpoczynamy nasz journey. Słuchajcie, drodzy widzowie, to nie jest podróż jak moi ulubieni youtuberzy, backpackers. Nie. Ja wam pokażę, jak żyje prawdziwy Polak na prawdziwym olinku. Wiesz, o co chodzi? Polski olinek. Muzyka polska w tle. Mazurka mi dajcie. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Nie Dąbrowskiego. Pan Für Deutschland. Jedzie ze mną moja falbana piękna. Dobra, co ty się wtedzisz? Pokaż, i tak będziesz. I będziemy sobie razem podróżować do Meksyku. Hola! Ha, w języku hiszpańskim jest nieme, kurwa! Jest nieme! Widzisz, ha! Ignorujesz, kurwa! Tak jakby tam... Wyobraź sobie, że ha! To jest mózg Moniki! Nie istnieje, kurwa! Nie istnieje! Nie czytasz tego! Hasta la vista! Hasta la vista! Nie! Hasta la vista, kurwa! Mateusz, jem ciastko, piję kawę. Czy ciebie to interesuje? Czy jednak powinienem ci powiedzieć coś o polityce? Nic ci teraz nie powiem. A mogę ci powiedzieć, Mateusz, coś fajnego? Czytam teraz, że Bella Hadid jest w ogniu krytyki. I Dior. Rozłościł internautów. Fani Belli Hadid oskarżają luksusowy dom mody o stronniczość i wykluczenie po tym, jak nie zobaczyli swojej ulubionej modelki świątecznej kampanii marki. Bo ona jest pro-Palestyna. No i mamy, kurwa, teraz jasność. Będę gadał do ciebie, jak Natalia będzie mnie wkurzała. Nie będę wkurzała. Słyszeliście tę deklarację? Ja nikogo nie wkurzam, bo jestem fajna. Mateusz, jesteśmy już prawie na granicy kraju. Natalia jest zaniepokojona. Gdzie jest mój zapinak? Jaki zapinak? No wrzucałeś, no zapinałeś. Zaczyna się, kurwa. Zaczyna się. A będzie jeszcze lepiej. Obiecuję. Co nie do niek, dostarczy wam atrakcji, a mi? Co? Ja mówię o tobie, będziesz gwiazdą tego odcinka. Nie będę. Będziesz gwiazdą tego odcinka. Dajcie mi tego głąba. Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba.
kogo? Ty z jaj, ja już przyszedłem i tu ze 3 minuty staję, a jej nie przepuścili chyba już. A jajca, aresztowali jak nie. O, idzie, ofiara losu. Na pewno wiąże się z tym jakaś historia. Już widzę uśmiech na twarzy. Chcesz więcej niż jeden dokument. Dlaczego? Chyba ktoś jest poszukiwany, co wygląda podobnie. Poszukiwała coś przez Interpol czy coś? No mówił tak, żebym pokazała dowód osobisty. I co? I mówi, a nie, to nie pani. To znaczy, że ktoś jest poszukiwany i to może być ktoś podobny do mnie. Nikt nie jest podobny do ciebie, Natalia. On tak myślał. No to... się nazywa tak może jak ja. No to bardziej możliwe. Może ktoś się nazywać tak jak ale ty. Musi też podobnie wyglądać, skoro potrzebował więcej niż jedno zdjęcie. Nie no, musi już... szukał potwierdzenia, że jesteś po prostu tą jedyną Natalią, no. Niż jedno zdjęcie. Tu jeszcze inny kiosk, tu mogłoby się te. Nie wiem, Mateusz, czy mnie widzisz, ale chyba mnie widzisz. Jestem nad basenem, zobacz, to jest woda. Po hiszpańsku wodę, basen jest piscina. Nie piscina, tylko piscina. Widziałeś moje spojrzenie w tamtym kierunku, tam leży Donik. Moja dziewczyna. No ja się nie opaliłam jeszcze. Dobra, Mateusz, idziemy po una cerveza, por favor. Nie, look this, tylko cerveza, piwo. Zobacz, Mateusz, pieniądze. Dużo pieniędzy. Bogactwo, coś czego my nie mamy, ale mieć będziemy. Kiedyś, w przyszłości. Moi drodzy, przyleciałem sobie tutaj z oczywiście niemieckim biurem podróży, bo jestem für Deutschland, wiadomo. Przyleciałem tutaj na wakacje ulubionego typu all inclusive, czyli wiadomo, przylatujesz, wszystko masz, za nic nie płacisz. Teoretycznie, bo praktycznie to wiadomo jest inaczej. Ale o czym się rzecz rozchodzi? Otóż moi drodzy, nie nagrywałem w samolocie, ale to był mój błąd, ale byłem pochłonięty spaniem. Natomiast taką mam obserwację, nie? Bo no powiedzmy sobie szczerze, przyjechanie tutaj na Sylwestra na prawie 2 tygodnie to nie są tanie. To nie są tanie rzeczy, więc jak należy się domyślać, tak zwani nietani rodacy tu przylatują. No i czym to się objawia? Otóż objawia się to, moi drodzy, tym, że jakbyś kurwa popatrzył po samolocie, nie? Każdy kurwa rodak, no może każdy, przesadzam, ale to będę uogólniał, prawda? Kochanie, proszę, każdy rodak tutaj lecący, o, będę mówił lecący na turnus, siadając do samolotu, przywdział najlepsze fatałaszki, jakie posiadał, rozumiesz? Czyli mieliśmy przegląd, kurwa, fashion show. Fashion week w Dreamlinerze. Gucci, Louis Vuitton, La Mania, Balenciaga, to fajnie, bo widzisz, kto ma jaki rozmiar nogi i kurwa są to małe stopy. No, Ralph Lauren to jest w ogóle dla biedaków, nie? To kurwa nie było. Philip Plain ten, oczywiście. Tommy to jest też dla biedaków, ale to wiesz. Tommy z Gucci'm już nie jest dla biedaków. Nie no, słuchajcie, prawda jest taka, że kurwa między Bogiem a prawdą to kurwa nie trzeba być ekspertem, żeby przyjrzeć się i wiedzieć, że 3/4 tego to kurwa jest wulka kosowska i to w najgorszym wydaniu, kurwa nitki odstające. No chujowe te rzeczy mieli, ale kurwa widać, że każdy miał taką, no, może nie każdy, ale miał taką ideę, że zakładam najlepsze co mam, nie? Powiem wam, że czułem się naprawdę skrępowany jako reprezentant rapowego bogactwa. Oczywiście, Jezus Maria, kiedyś, nie teraz, bo teraz jestem biedakiem zwykłym, jestem tylko w Meksyku. Zdjąłem moją hokejową koszulkę Dallas Stars, a pod nią miałem koszulkę bez napisu. I stałem tak, kurwa, i czułem się jak biedak, bo nie miałem żadnego napisu. Nawet moja dziewczyna nie miała napisu żadnego. Może powinniśmy zrobić serię, kolekcję ubrań z napisem takim ładnym, eleganckim bieda. Bieda wear. La bieda. O! Przez 2D. Robimy koszulki la bieda? La bieda. To jest jak Bottega Veneta. Bottega Veneta. Jak le butin. Le butin, le biedin. La bieda. La bieda, czyli boso. Dobry Mateusz, będę w takim razie eksponował tutaj polskość, kurwa, właśnie na tle odzieżowym, a nie o polityce, bo tutaj nad basenem my nie myślimy o politics, my myślimy tylko o dobrym outfit. Jesteśmy na lunchu, nie? Tu jest, zamawiasz sobie kurwa na tablecie, ale nie, że na imprezie, tylko na tablecie. Zamawiasz sobie i tam sobie odbierasz, nie? Ja sobie zamówiłem sałatkę, tam burrito, chicken burrito, whatever. I to od razu dostałem, nie? No i Natalia wkurwiona, że nie dostała. Tary, ja już zjadłem wszystko, kurwa, 2 razy. Ona przychodzi z jedzeniem. Miałem ci pokazać Polaka na all inclusive, popatrz. Deszcz mi napadał na okulary. No chyba ci napadał, kurwa, deszcz do jedzenia. W tym momencie łączy się z Bogiem. Wow.
kocham jeszcze. Chciałem powiedzieć, że czas nieobecności mojej pięknej dziewczyny Natalii wykorzystam na wygłaszanie jednak swoich, swoich politycznych tyrad, ale jak słyszycie, Natalia już wróciła. A dobra. No i sobie je, i fajnie niech sobie je. A ja wam powiem tak. Gadałem ostatnio też z moim tatą. Pewno część niektórych naszych widzów. Nie, dziękuję kotku, ja tego nie wiem. Słuchajcie, w każdym razie gadałem z moim tatą, który oczywiście, wiadomo, jestem resortowym dzieckiem, nam jebać to jebać. To nie jest ważne w tej historii. Ważne jest to, że gadałem z nim o tym, że on jest zaniepokojony był tym, że wiecie, transmisja na YouTubie Sejmu jest tak oglądana, że były pokazane obrady Sejmu w kinie i tak dalej. Ja mówię mu, tato, to jest wspaniała rzecz, bo ludzie zaczynają się interesować. Buduje się postawa obywatelska i społeczeństwo obywatelskie. I tak uważam. I w końcu doszliśmy do konsensusu, że faktycznie to jest fajne. Ale o czym gadka? Gadka jest o tym, moi drodzy, że przez to, że buduje się takie społeczeństwo i przez to, że możesz zweryfikować, ile ludzi ogląda obrady Sejmu, ile jest subskrypcji na przykład na kanale TV Republika przebywających i tak dalej, to wszystko zaczęło być wymierne, rozumiecie? Wybory są wymierne, no bo wygrywa jedna partia, a druga przegrywa. To taka tak dygresja. To, że nie podoba mi się PiS, nie znaczy, że jestem zwolennikiem Platformy, mordy. Ponieważ jest PiS i jeszcze parę innych partii w Polsce i parę innych koncepcji i ideologii i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem po prostu racjonalnego podejścia do tematu i oddania władzy w ręce ludzi. Niezależnie jakie są opcje, ale jeżeli reprezentują większość, no to trudno, musimy z tym żyć. No przecież gdyby wybrali PiS na trzecią czy czwartą kadencję, to musielibyśmy stąd wyjechać i byśmy pewno wyjechali, no nie ma problemu. Czy byłby problem, ale whatever. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tego jak bardzo szerokim echem odbiła się moja relacja spod TVP Info nawet. I jak wiele osób do mnie w związku z tym się odezwało z komentarzami pozytywnymi bądź też negatywnymi, świadczy o tym, że buduje się społeczeństwo obywatelskie, które jest policzalne. A co z tym idzie? Tak, widzę, przyszło mnóstwo ostronosów, cała banda. Jezus Maria, faktycznie, zobaczcie to. Jest ich cała... O, tu są ziomki. Skończę moją myśl. Mordy, chodzi o to, że mi się wydaje, że taki Jarosław Kaczyński i jego akolici, ale nie tylko oni, ale generalnie tak zwani starzy reprezentanci politycznej sceny, jeśli wiecie o czym mówię, czyli ludzie, którzy są w polityce od początku, kiedy Polska odzyskała wolność w 1989 roku, oczywiście wiadomo, okrągły stół i tam chuja odzyskała, wiadomo, dogadali się. Nieważne, chodzi o to, że oni żyli w przeświadczeniu, że polityka jest tylko dla ludzi dojrzałych, dla ludzi dorosłych, dla ludzi, którzy kurwa to rozumieją. My, ludzie młodzi, ja już nie jestem taki młody jak wy, ale generalnie wiecie o co chodzi. To nie jest dla takich jak my, bo my nie wiemy, co to jest. Oni są kurwa elitą, którzy wiedzą, jak rządzić krajem, bla 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 i tak dalej. A to gówno prawda. Oni nagle poczuli, że kurwa ta władza wyślizgnie im się zaraz z rąk, ponieważ młodzi ludzie kurwa aktywni i tak dalej, zaczynają się tym interesować, czego konsekwencją będzie to, że zaczną w tym brać udział czynny i tak dalej. Co będzie konsekwencją miała takie, że oni, ci politycy, którzy są w tym od 30 lat, zostaną tego usunięci. I oni są przerażeni tym faktem, moi drodzy, ponieważ oni poczuli to, co poczuli muzycy, uważaj teraz, co poczuli różnego rodzaju muzycy w momencie, kiedy wprowadzono streamingi, YouTube'a i tak dalej, kiedy wszystko stało się policzalne, kiedy wiesz... Ja mi zabrał mi łyżkę ostronos. Muszę dokończyć tą myśl, bo ważna jest ta myśl, którą chciałem przekazać wam wczoraj. Otóż, kiedy możesz sobie włączyć obrady Sejmu na YouTubie, cofnąć do momentu, w którym twój poseł, na którego głosowałeś, ty, wypowiada się z mównicy sejmowej, to możesz zweryfikować, czy twój głos był oddany słusznie, czy nie. I tu dochodzimy do tego momentu, kiedy oni czują, że do polityki wchodzą ludzie młodsi od nich i nie chcą im tego oddać. Zwróćcie uwagę na to, co się działo teraz. To wśród tych obrońców mediów wolnych na Placu Powstańców, na Woronicza, tam nie ma młodych ludzi, w sensie polityków. Oczywiście jest tam parę osób, które można uznać za młodsze, ale tam jest ten jakby beton, nie? Ten beton tego broni, ponieważ ten beton właśnie traci dostęp do ludzkich umysłów. I tu jest klucz całej sytuacji. Oni tracą dostęp do ludzkich umysłów, ponieważ nie oszukujmy się, kto oglądał TVP Info? Ludzie, są badania normalnie, które pokazują, że przeciętny widz programów publicystycznych, na przykład w TVP Info prowadzonych przez, jak się nazywa ten, nieważne jak się nazywa, przeciętny widz programu publicystycznego w TVP Info to jest tam 65+ podobno.
czy coś takiego, no nie chcę przekłamać, ale wiecie, o co chodzi. To było medium, które trafiało głównie do tego skostniałego elektoratu, takiego betonowego, tych starszych ludzi, którzy są zaangażowani w to, ale w trochę inny sposób niż ludzie młodzi, nie? Oni by chcieli, nie wiem, rozliczania cały czas tego, kto z kim współpracował 30 lat temu, kto był ubekiem. Zwróćcie uwagę, że oni pierdolą teraz na przykład wszędzie w nowym TVP Info, czyli w Telewizji Republika, cały czas jest narracja pułkownik Sienkiewicz. Pułkownik Sienkiewicz, podpułkownik Sienkiewicz. Bartłomiej Sienkiewicz był funkcjonariuszem UOP. UOP to był Urząd Ochrony Państwa w wolnej Polsce. Rozumiecie, o co chodzi? Możemy się tutaj spierać, można dociekać i tak dalej, no ale jednak służył wolnej Polsce, kurwa mać. To były lata 90, no jak było w latach 90, pewno większość z was nie wie, ale część może wie. Było różnie i różni byli ludzie i pochodzili z różnych środowisk i tak dalej, i tak dalej. Facet no wtedy miał chyba dużo mniej lat niż ma teraz, z tego co mi się wydaje. Był młodym człowiekiem, no nie myślę, żeby był umoczony w jakiejś, kurwa, wiecie, zbrodni komunistycznej i te rzeczy. Nie chcę go tutaj bronić w żaden sposób, tylko chcę pokazać wam pewną zależność. Bo ci sami ludzie, którzy mówią o pułkowniku Sienkiewiczu, nie wspominają jego pierdolona mać Stanisławie Piotrowiczu, pisowskim sędzim, dobrze mówię, w Trybunale Konstytucyjnym, który był prokuratorem w czasach stanu wojennego. Jest to analogiczne, no rozumiesz? Czy gościu był, kurwa, pułkownikiem Urzędu Ochrony Państwa, czyli służby w wolnej Polsce, to jest źle? Ale jak gościu był prokuratorem, kurwa, w stanie wojennym, to jest fajny. No to weź mi to, to przecież to nie ma sensu, kurwa, rozumiesz? Ale oni będą to w ten sposób pokazywać, ponieważ oni tracą mordy, dostęp do ludzkich umysłów i to jest ból dupy. Telewizja naziemna dociera do ludzi prostych, w małych miejscowościach, gdzie nie ma kablówki, ale jest telewizja naziemna i to jest właśnie elektorat, do którego trzeba dotrzeć, jeżeli się jest Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ to są ich wyborcy. Mamusia oglądała TVP, dziadziuś oglądał, to i on też będzie oglądał. Którzy niezbyt analizują, oczywiście nie mówię o wszystkich, ale oni niezbyt analizują, kurwa, sytuację, tylko chłoną to, co się im podaje. Przecież ten sam przekaz, dokładnie ten sam, a jak nie lepszy jeszcze, jest już teraz w Telewizji Republika. Wolność mediów się zgadza. Przecież nikim nic nie zabrania mówić, oni pierdolą te głupoty tam cały czas. Nikim, kurwa, do tego nie dopłaca. My nie dopłacamy. Muszą sami organizować hajs na to, rozumiecie? A Telewizja Republika zaraz się, kurwa, znaczy ona się teraz rozrasta. Ale finansowanie jej mordy się kończy, ponieważ finansowana była przez różne struktury spółek Skarbu Państwa i tak dalej, dotacje na różnych poziomach, które nie są oczywiste, to wszystko będzie prześwietlane i dopiero wyjdzie. Zwróćcie uwagę, że Tomasz Sakiewicz, który jest, kurwa, szefem Telewizji Republika, już pierwszego dnia, jedną z pierwszych rzeczy, która się wydarzyła, kiedy TVP Info zostało zamknięte, to Tomasz Sakiewicz, kurwa, otworzył zbiórkę na Telewizji Republika. Wiecie, o co chodzi? No właśnie, chodzi głównie o to. I to była moja myśl, która została przerwana. A teraz idę nad basem i będę się dalej rozkminiał. Nie wiem, czy wypowiedziałem się, kurwa, zwięźle na ten temat, ale chciałem, żebyście wiedzieli. I to tyle ode mnie na razie, for now. A jeszcze taka jest jedna refleksja. Kurwa, będę sobie gadał te rzeczy, to jest w końcu mój kanał, kurwa, będę o tym mówił. Słuchajcie, ja jestem w Meksyku. Dzisiaj już zostały opublikowane odpowiedź na zapytanie poselskie, na kontrolę poselską. To chyba poseł Joński zrobił. Napisał zapytania poselskie, tak zwane interpelacje. Interpelacje są na sali sejmowej, ale zapytania poselskie o faktyczne wynagrodzenia w spółkach, w telewizji publicznej. No i wyszło na to, że tam naprawdę gruby hajs był zarabiany przez tych facetów, dokładnie tych facetów, którzy bronią wolnych mediów na Placu Powstańców. Jakbyście oglądali relacje z obrony wolnych mediów w telewizji Republika i nie wiem, czy tam jeszcze to pokazują, ale w Republice najbardziej, zwróćcie uwagę, że tam nie ma takich akcji, że tam, nie wiem, 200 kurwa pracowników, czy 100 pracowników telewizji polskiej się tam zabarykadowało, bo oni nieśli dobry przekaz i teraz to się chce ukrócić, żeby, kurwa, był przekaz od Platformy Obywatelskiej i, kurwa, Für Deutschland Tuska. Nie, 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 kochani. Tam zabarykadowało się kilkunastu, może kilkudziesięciu redaktorów, stopu redaktorów, którzy właśnie zarabiają kolosalny hajs. A co lepsze wam powiem, bo wy tego nie wiecie. Oni mieli wygaszone przepustki. I teraz taka sytuacja była, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy brali udział w tej obronie, brali udział w tej obronie tylko dlatego, żeby wprowadzać tych gości na miejsce. Rozumiecie? W ramach kontroli poselskiej poseł może wprowadzić jedną osobę towarzyszącą, jako asystenta, konsultanta, whatever. I, kurwa, ci posłowie z PiSu wchodzili tam na dyżury po to, żeby tamci mogli wychodzić i wchodzić i tam siedzieć, rozumiecie? Ta garstka, kurwa, zarobasów, którzy za nasze pieniądze, kurwa, ciężkie pensje tam dostawali, za, no nie powiem, że kłamanie, no bo to
na pewno kłamanie, ale po prostu naginanie rzeczywistości, rozumiecie o co chodzi? Tam rzeczywistość była regularnie zakrzywiana, no. Ja sam przyzwyczaiłem na tym, że ostatnio, nie wiem, parę tygodni temu oglądałem, sprzątałem na chacie i miałem włączone TVP Info i nagle słyszę, że jesteśmy 8. gospodarką świata i myślę sobie, kurwa mać, przez taki ułamek sekundy uwierzyłem w to, mówię, o co chodzi, jak to jesteśmy, przecież to niemożliwe, ale tam takie rzeczy mówiono. I teraz posłuchajcie, jeszcze taka refleksja. W ramach interwencji poselskiej, czy tam kontroli poselskiej, rozumiem, że możesz sobie pójść właśnie do TVP, tam sprawdzać, czy tam to jest legalnie robione, ale kurwa, nigdzie nie jest powiedziane, że możesz sobie kurwa wigilię robić. Rozumiecie? Ci goście sobie zrobili normalnie imprezę. Pierogi sobie kurwa wpierdalali, kurwa, w ramach interwencji poselskiej. Co to jest za interwencja wpierdalanie pierogów, ja się pytam. No chuj nie interwencja. Gacie zostały obsrane, zbroje zostały obsrane, ale najlepszym dowodem na to jest to, że dzisiaj czytam, że już tam z papu wyszli. Kończy się papu, wychodzą z papu. Jest to koniec pewnego etapu. Yo, pozdrowienia dla polskiego rapu. Moi mili, nie mówisz, że z pełną burzą, ale ja mogę. Jesteśmy na All Inclusive, co cechuje się tym, że wszystko jest widzone w cenę oczywiście. To jest po pierwsze. Po drugie, miejsce, w którym jesteśmy, pokaż Natalio. Jest, uwaga, powiem niecenzuralnie, wielkie w chuj. Co się z tym wiąże? Wybór potraw, selekcja potraw jest również wielka w chuj. No i tutaj dochodzimy do meritum, ponieważ wszystko pięknie wygląda. Pięknie, naprawdę. Natomiast organoleptycznie sprawdziłem to ja wraz z moją dziewczyną, która trzyma tę oto kamerę, że jednak to wszystko wygląda, ale nie ma smaku. Ponieważ w takim miejscu, gdzie jest tak wiele ludzi, tak wiele kuchni i tak wiele gustów kulinarnych, potrawy są nieprzyprawione, żeby każdy mógł przyprawić według własnego uznania i nie czuł się poszkodowany. I jak prawdziwy Polak nabrałem i jak prawdziwy nie Polak po prostu wszystko zostawię, ponieważ nie do końca mi odpowiada. Z dzisiejszego dineru poleciłbym carpaccio z tuńczyka oraz salsę guacamole. I po taką repetę właśnie się teraz udam. Przyjdę z fajnym talerzem, na którym będzie pięknie ułożone carpaccio z tuńczyka i powiem wam to jak prawdziwy makłowicz. W tych rejonach już dawni konkwistadorzy przybywali, by spróbować specjałów lokalnej kuchni. Jedną z nich jest owy carpaccio z tuńczyka. Tak radośnie pływającego w tych wodach tutaj nieopodal, podawane na zimno, jak to carpaccio, wraz z różnego rodzaju salsami. Moi mili, już za chwilę wracam do was z gotową potrawą. Moi mili, wróciłem właśnie z selekcją rybną. Proszę bardzo. Moje wegetariańskie nawyki zwyciężyły. Mam tutaj 4 rybki, a jak wiadomo, rybka lubi pływać. Łosoś, tuńczyk, mahi-mahi, a ta czwarta to nie wiem, nie pytałem o imię. To jest klasyka, teraz będę po prostu je jadł. Powiem wam po prostu też jak to zjem. Mateusz, na pewno jesteś ciekaw, co będzie jadła Natalia? Ciebie. Mateusz, to nie było do ciebie. Moi mili, nie chcę tutaj naśladować mojego kolegi Bubunia, którego telewizja ucząc bawi i bawiąc uczy, ale jednak wtedy nowela również i doszedłem do takiego wniosku, że jedząc 4 ryby, jadłem, uważaj Natalia, ucz się języków, quattro pescare dopo. No, powtarzamy, quattro pescare dopo, quattro pescare dopo, powtarzamy, quattro pescare dopo. Ciekawe, czy dobrze to mówię, co? Quattro pescare dopo. 4 remisy później. No może nie dopo, tylko dopo, ale nieważne, kurwa. Jadłem to jadłem, na chuj drążyć temat. Ryba, abajo, centro, bebe. Moja dziewczyna zna bardzo dobrze hiszpański, parę słów, ponieważ jej kolega gej z Nowego Jorku, Jose, nie znam, znam tylko ze zdjęć, nauczył ją wielu słów. Co ciekawe, gej nie nauczył jej, jak jest gej po hiszpańsku, a nauczył wielu ciekawych rzeczy. Powiedz Natalia na przykład, jestem przystojny, że ja jestem. Tu eres muy guapo. No i co, słabo jest? A nie jestem? No właśnie. Real life, mordo, real life. Czy to Mateusz jest kurwa mądre, powiedz mi? Nie jest, ale jest śmieszny i piękny. I o to chodzi. Bania u cygana, bania u cygana, hej! Bania u cygana do rana. Znaczy cały czas to jest zabawne, nie? Ale na początku, kiedy miałem te słuchawki,
i słyszałem, czego oni słuchają. Fajnie, nie? Ale od jakiejś pół godziny wcale ich nie założyłem i mogę tylko się domyślać, co oni tam mają puszczane. Są trzy kanały i skumałem to, że czas upływa nieubaganie, ale łącz się z tym też to, że wszyscy państwo piją alkohol, mordo. I co kawałek są bardziej najebani i coraz bardziej śpiewają to, co słyszą. Rozumiesz, o co chodzi? A wiadomo, wiesz, to jest jak Ashubis to Laki, nie? Wiesz, co chodzi? Oni nie znają tekstu tych piosenek do końca, ci ludzie. To nie są Polacy nawet. Ale to jest taki chaos, chłopie, że to jest naprawdę dziwne po jakimś czasie. Mówię ci, pół godziny siedzę bez tych słuchawek już. I nie to, że mnie to wkurwia, bo to mnie nie wkurwia, to mnie bawi, ale czuję się zakłopotany. Natomiast znam jedną osobę, której się to bardzo podoba. Także tak, mordy. Silent disco wcale nie jest silent. I to jest refleksja. Im dłużej trwa silent disco, tym bardziej nie jest silent. O, to jest konkluzja. Dziękuję. Mateusz, Natalia powiedziała, że ona ma swój telefon i swoje wspomnienia, a ja mam swoją kamerę i swoje wspomnienia. Dzisiaj jest gorący dzień, chociaż słońce nie świeci, mordo. Jedziemy na plażę. Natalia bardzo chciała jechać na plażę, bo... O, jesteśmy na plaży, uwaga. Plaża jest tak blisko? No przecież byliśmy na niej z butem niedawno. Nie, to jest inna plaża. Mateusz, wiesz, że ona jest szalona. Zobacz, widzisz, takim wariatem sobie przyjeżdżasz, zadara i sobie na plaży idziesz. Tu masz bareczek, to mnie cieszy. A już za chwilę będziemy robić live'a z Szeligą, ale będą jajce. Zobacz na to. Specjalnie dla naszych widzów dzisiaj nie świeci słońce, żeby nie było wam przykro, że ja kurwa mam dobrze, a wy macie gorzej. Ja mam tylko ciut lepiej, pokażę wam pelikana. To jest ten, co łyka. Przypomniał mi pelikana, tutaj z Grywus, pozdrawiam cię serdecznie, mordo. Pamiętasz naszego ziomka z Piru w Coconut Beach? Myślę, że to jego krewniak. Dobrze, że Natalia nie widziała, że byłem tak blisko pelikana, bo na pewno byłaby zazdrosna, a tak to nie będzie wiedziała, dopóki jej tego nie powiem. Wspaniały widok i piękna atmosfera. Czuję się jak prawdziwy turysta z tą kamerą. Całkiem niedawno, no nie wiem, 2 godziny temu, siedząc sobie tutaj przy hotelowym lobby, pijąc espresso do opio, ten dość pochmurny, nie oszukuj mi się, dzień, patrzę, idzie jakiś taki przypakowany tour, mówię, kurde, zobacz, kochanie, to jest znany Freak Fighter Piotr Szeliga. I tak go poznałem, bardzo miły gość. Więc chciałbym uprzeć teraz fakty po prostu, mordy. Ja rozumiem, że to kontrowersyjna postać, ale nie można oceniać ludzi przez pryzmat medialny. Po prostu, znaczy wiadomo, można w ten sposób. Natomiast, wiecie, mi krzywdy nie zrobił. I jakby nasza relacja od jej początku, czyli tyle co z Pionem, jest bardzo miły dla mnie i jestem miły dla niego. I tak należy w życiu postępować, abyśmy dla ludzi, którzy dla ciebie mili, jak ci krzywdy nie robią. Wtedy świat będzie piękniejszy. Jak będziemy wszyscy nastawieni negatywnie, to nie będzie fajnie. Więc naprawdę umówiłem się z Piotrkiem Szeligą na oglądanie zaraz Cloud MMA. Oczywiście najpierw się umówiłem, potem pomyślałem o tym, że może nie działać. Ale potem mówił tak, Piotrek, słuchaj, oglądamy razem Cloud MMA. Ja mam VPN w komputerze, ale ja za to gówno nie płacę. On mówi, dobra, ja płacę, ty masz VPN. On mówi, okej, to jest, we got a deal. No i tak się umówiłem z Szeligą na oglądanie Cloud MMA. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jest to miła odskocznia w mojej sytuacji aktualnej, kiedy jak wiecie lub nie wiecie, jestem w ogniu krytyki, ale nie do końca, po moich semipolitycznych wynurzeniach, a najmniej nie politycznych, tylko społecznych. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Miałem nagrywać, jak oglądam z Szeligą Cloud MMA. Byłem pod wrażeniem tak mocnym, że nie zdążyłem nagrywać, a teraz jestem pod tak mocnym wrażeniem, że się skończyło, że nie wiem, co powiedzieć. Szeligi nawet nie ma już. Się chłop załamał, kurwa. Powiem wam tak, ja nie widziałem tego w slow-mo, ale zobaczę, ale wydaje mi się, że Nathan Marcoń, kiedy podskoczył i dostał kontuzji w powietrzu i dotknął ziemi, to już klepał. Kurwa, to jest niesamowite. Jeżeli miałbym podsumować jako jakkolwiek ten event, jako znawca sportu, to wielki buto jest gość i jest wielki i ja pozdrawiam go serdecznie i to wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, reszta później. Chciałbym się powiedzieć kolejny dzień, ale jeszcze się dzień nie zaczął, Mateusz, bo ja wstałem specjalnie przed 7, żeby zobaczyć, czy wschód słońca jest tam, gdzie powinien być. No w sensie, czy dobrze widać tam, gdzie idę, wiesz, o co chodzi? Żeby 2 razy nie chodzić. Znaczy, żeby właśnie 2 razy pójść. Czyli pójdę teraz, zobaczę, a jak będzie fajnie, to w przyszłym roku, bo dzisiaj jeszcze jest zeszły rok, pójdę zobaczyć, o, zwierzątko, pójdę zobaczyć, nagrać, tam lapsik ci nagram, czy coś. Wiesz, o co chodzi? Patrz. Jest szansa, że dobrze oceniłem sytuację i że wschód jest tam, gdzie myślę. Wiadomo, możesz zobaczyć na kompaksie, ale kurwa, czasami fajnie mieć niespodziankę, nie, w życiu.
się organoleptycznie przekonać. Już jestem wybudzony, powiem ci. Paru mnie zdisowało na Instagramie od lewaków. Swoją drogą taką refleksję o poranku. Wiecie, że 3/4 ludzi, którzy nazwą was lewakami, czy tam kim innym, oni kurwa nie wie, co to znaczy, nie? Ja sobie kiedyś przeczytałem definicję lewaka, to wiem o co chodzi przynajmniej. Ciekawiło mnie, czemu wszyscy wszystkich nagle wyzywają, bo nie wiem, czy masz świadomość, macie, że ludzie zaczęli się odzywać od lewaków w pewnym momencie. Dokładnie w tym samym momencie, w którym wujek Samozło zaczął być intensywnie prawicowy. To był moment wtedy, kiedy nasiliły się bardzo narodowe, takie nacjonalistyczne ruchy w Polsce, wśród młodzieży zwłaszcza. A wujek Samozło, którego tata pochodzi z Bangladeszu, czego możecie nie wiedzieć, wtedy bardzo się zradykalizował i postanowił chyba być bardziej białym Polakiem niż kurwa biały Polak. To zupełnie jest bez sensu, bo przecież znam gościa 20 lat. Wiem, że nie do końca tak było. A to jest dobry chłop, tylko on jest po prostu pogubiony, żebyśmy mieli jasność. No jak jest pogubiony, się pogubił, no to trudno. Nie jeden chciał mu rękę podać, żeby mu pomóc, ale sam sobie pomógł, no to teraz kurwa ma. Ale to nie jest ważne. Jest ważny wschód słońca. Patrzcie. Gorące lato, kokaina. Na mieście hardcore. Ktoś kupuje kryształ. Piękny timelapsik wszedł, podziwiaj. A ja tak sobie kurwa powiem w Ameryki. Siedziałem, patrzyłem w tą otchłań, w to piękno i sobie myślałem, jak ten kurwa Akasz wpadł na to, że ta ziemia jest płaska. No nichuja tego nie jestem w stanie skumać. Nie, no na przykład, nie wiem, jak sobie postawisz GoPro i zrobisz timelapsa do góry, no to widzisz, że ziemia się kręci wokół. Rozmywają się te gwiazdy, one się przesuwają. To widać wtedy. To co niby 10 krokodyli stało na krawędzi i kurwa kręciło tym pierdolnikiem? To dziwne. No ale nic, jak wiadomo jestem malutki. Kurwa mój móżdżek jest malutki, nie obejmuję takich rzeczy, no tego są wielcy ludzie tacy właśnie, jak pan Akasz rzeczony, więc czekam na wyniki badań kiedyś, może się doczekamy, bardzo jestem ciekaw. I oczywiście nie neguję, no przecież będą dowody, to będziemy sobie kręcić ziemią, czy tam nie kręcić. Nieważne jest, rano, sam kolejny dzień, ostatni dzień tego roku, ku mojej radości, a waszemu smutkowi, ostatnie dwa dni były takie pochmurne, nawet można powiedzieć, że padało, ale jak widać, dzisiaj nie ma takich planów, dzisiaj będzie tak, jak powinno być. I to mnie cieszy, bo jak się kończy rok i zaczyna nowy, taki jest cały rok. Tak mówią i ja się tego trzymam. Wiem, że nie powinienem, ale jednak jestem winien to narodowi Meksyku. Tym miłym ludziom, którzy nas tutaj obsługują, są bardzo mili. Otóż jeden z obywateli Polski, nie da się ukryć, musiał mieć polskie obywatelstwo, bo mówił o Polsce, przyleciał z Polski, więc wszystko wskazuje, że jest Polakiem. Taka gruba locha, rozumiecie? Zrobił to, co robi, jeżeli ktoś robi nam obciach za granicą, to właśnie tacy ludzie, nie? Najebany gadał do barmana. Ty kurwo, twelu, lej mi Smirnow wódkę, kurwa, ty, mi załatw, kurwa, no dinero, witaminę, nie? Mam nadzieję, że mu załatwił i będzie wyjebany pod sufit i będę mógł wam go pokazać. Jeżeli go zobaczę, to będzie w czerwonym kółeczku. No nie trudno zauważyć, kurwa, bo jest jak dwa razy ja kiedyś, nie? Wielki skurwysyn, poczwórny ham po prostu. A co najlepsze, był z dziećmi. Bardzo mili rodacy. Podobno branża logistyka, spedycja. Nie mam nic do tej branży, ale gościu, kurwa, jak pół tira, to prawda. Od razu chciałbym wam powiedzieć, nie bierzcie narkotyków, don't do drugs, ale wiem, że strojek tego nie puści i to wytnie. Słuchajcie mordy, muszę wam też powiedzieć, nie? Jest sylwestrowa noc, muszę trochę was patopogląd. Otóż jest godzina 22:09, New Year's Eve, sylwestrowa noc. Powiem wam, że tak mi się już tu nie chce siedzieć, już mi tak się nudzi. Szczerze wam powiem, poleżałbym sobie. Chyba nie to, że jestem starym człowiekiem, mam 47 lat. W tym roku w sumie 48 będę miał. Chodzi o to po prostu, że tyle razy piłem szampana do białego rana. Kurwa, można powiedzieć, że miałem sylwestra codziennie przez, no może nie pół życia, ale kurwa, no domyślacie się, że było tęgo i nie wypieram się tego, bo to piękne. Może czasami jeszcze do tego wrócę, że napierdoli się szampanem i tak dalej, fajnie. Sylwester nigdy nie robił na mnie wrażenia. Mógłbym sobie na przykład siedzieć do białego rana, oglądać filmy na YouTubie w studiu z chłopakami i z dziewczynami, śmiać się, okej, okay, nie? Jeździć na rowerze po mieście, kurwa, do białego rana. Ale siedzenie takie, kurwa, czekanie na jakąś imprezę, która się może wydarzy, może nie, jest totalnie nudną sprawą. Powiedzmy szczerze, no kurwa, co to musiał być za melanż, żeby mnie zaskoczył. Nie wyobrażam sobie, co mogło mnie zaskoczyć na melanż, żeby powiedzieć, wow, ale melanż. Dlatego przestałem melanżować, bo mi się znudziło. Kontynuuję czekanie na północ dalej. 2 godziny do północy, kurwa. I na chuj tu czekać, człowieku, na fajerwerki? Mordy, gruby melanż się szykuje. Jedziemy autokarem na imprezę. Do hacjendy. Rozumiesz to, człowieku? Zacznę, Natalia, jak jest od święta. Ja nie jadę. Jak ty nie jedziesz? Jedziesz. Po mojej prawej stronie znany freak fighter. Jedziemy na imprezę. Jedziemy na gruby melanż. Na hacjendę. Na hacjendę. Ja tego chciałem melanżować, bo mi się znudziło. Mordy, zapowiada się naprawdę grubo, patrzcie na to. Yeah!
tu nie ma dachu. Ej, ja nie wiem, czy wy to zużycie, ale na pewno to zobaczycie. Trafiłem na jakąś mega imprezę, mordo. Czekanie na jakąś imprezę, która się może wydarzy, może nie, jest totalnie nudną sprawą. I dupery są, wszystko jest. Ja myślę, Mateusz, że ty byś tu zaistniał. Tak mi się wydaje. 2 minuty, mordy, nieraz to robiłem na koncertach. W sumie na każdym to robiłem. Ale nie robimy tego na lekko. Sylwester, nigdy nie robiłem mi wrażenia. A few moments later. Moi mili, to będzie nasz rok, zobaczycie, kurwa. Jeżeli tylko możecie w życiu pędzić Sylwestra w świecie, gdzie są ludzie z tego świata, to zróbcie to. Mateusz, daj dzisiaj na scenę. To jest serio zajebiste. Tu nie ma granic. Tu są ludzie po prostu. Ej, na karera! Ej! Nie wyobrażam sobie, co mogło mnie zaskoczyć na melanż, żeby powiedzieć, wow, ale melanż. Ej, na karera! Ej! Teraz, mordy, jest komentarz polityczny, kurwa. Kiedyś, dawno temu, Donald Tusk w jakiejś debacie z Kaczyńskim powiedział, bo ty, Jarek, nie lubisz ludzi. To jest, kurwa, prawda. Kaczyński nienawidzi ludzi, a ludzie są zajebiści. Hej, Makarena! Hej! Dzisiaj zwiedzam miasto Majów, rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy mnie słyszysz, ale miasto Majów po środku raju. Gdyby Polska była w ruinie, też można by ją tak zwiedzać, ale nie jest na szczęście. Dzisiaj będę pokazywał ci kulturalne rzeczy, mówię ciszej, bo pani przewodniczka mówi. Bo o tym nie chcę robić przypału, wiesz, o co chodzi. Ale jaszczura, widzisz to, Mateusz? Zbiliśmy na zwierzątko. O, tam jaka fajna wystawa, jak macha, jak krew poprawia sobie. Krąży. Wielki świat, mordy, wielki świat. Będę z wami szczery, niewiele tu nagrałem. Niezbyt wiedziałem, jak to robić, bo nagrywanie budynków to na pewno nie jest dla was atrakcyjne. Z widoczków jest tu coraz więcej ludzi. Właśnie teraz zobaczyłem, widzicie tam, widzicie na słupie ludzi? Oni grają na słupie, rozumiesz? To jest ciekawe, to mi się podoba. Słuchajcie, stąd udam się w inne miejsce, bliskie cywilizacji Majów, ale tak sobie pomyślałem, że może dlatego aż tak bardzo nie ekscytuję się tutaj tą cywilizacją Majów, gdyż mamy po prostu na co dzień Maćka Maja i to tak, mamy to na co dzień trochę. Gościu wchodzi na słup, uwaga. No lekko mam srał porcięta wchodząc tam, nie powiem, miałem lęk wysokości dość poważny. Dobra, mordy, jak mówiłem, że nic to patera. To musi być zwariowane. Ciekawe, dlaczego tak jest. Zapytam o to przewodniczki. Mateusz, zobacz pawia. Ja go wypatrzyłem, jestem bohaterem. W sumie jestem bohaterem odcinka, bo to mój odcinek. Mocna rzecz, mordo. Czuję kosmitów. Teraz, jak możecie zobaczyć, wiezie nas riksza. Riksza. A co się, Mateusz, rymuje z riksza? Hubert Miksza, Patronite. Pozdrawiam serdecznie. Teraz tak pomyślałem, że przewrotnie mam napisane jazda na rowerze, to zajebista sprawa. Powinienem mieć koszulkę z napisem jazda riksza jest sprawą zajebistą. Rymuje się? Jeżeli jeszcze nie wiecie, ja wam powiem, drodzy widzowie, że moja dziewczyna Natalia od roku ma karierę raperską rozpoczętą. No ale jakoś mi nie pomagasz, nie? Pomogłem ci raz i nic z tym nie zrobiłem, ale... Przepraszam, powiedziałeś, że jest nieskończone to. A poza tym też trzeba jakby iść z biegiem czasu, czas mija, więc muszę mieć nowe. Ale tamten jest zajebisty. Wiem, no tu mówisz, że jest nieskończona. Kochanie, to jak miłość moja do ciebie jest nieskończona. Co, to on nowo robić? Jak nie wiecie, jak rozmawiać z dziewczyną, piszcie do mnie, ja wam powiem. Nieprawda, nie piszcie. Piszcie, piszcie, ja wam wszystko wytłumaczę. Nie, a ja piszcie do mnie, ja wam powiem, jak nie rozmawiać. To jest tajemnica, to jest sekret właśnie naszego udanego pożycia związku. 3 lata słucham tych fantastycznych mądrości. No to właśnie już teraz powinieneś za to rozliczyć się ze mną. Wiem ci papugę za $15. Więcej, to jest warto. Co, ta papuga czy twoje rady dla mnie? Moje rady, mimo jej obecność. Zajmijmy się podróżą przez dżunglę. Skandaliczny znak.
Mateusz, tu pani mówi, że to jest prekolumbijska biała ścieżka. 101 km. Ja nie wiem, czy ona mówi o tym, o czym ja pomyślałem, że ty pomyślałeś teraz, ale stamtąd tam. 101 km. Biała. Biała droga. To taka ciekawostka. Jadę dalej. To się nazywało, tu jest napisane, jakbyście to przeczytali. X jak 3. Szajbę, dokładnie, szajbę. B to znaczy droga, tam było sak B, czyli biała droga, a szaj to jest takie crossroads, skrzyżowanie dróg. To jest, moi drodzy, obserwatorium traktów dróg. Dlaczego? Dlatego, że schodkami na górę się wchodziło i tam było coś, co byście dzisiaj nazwali bocianim gniazdem. Wchodził strażnik i obserwował, z której strony jaki najeźdźca się zbliżał, bo jesteście na samym środku miasta Koba, więc żeby wiedzieć, prawda, gdzie kto idzie i zdążyć ostrzec miasto, to właśnie temu służyło. Równie stare pożegnadło mówi, że ci, co jadą rikszą, życie ci uprzykrzą. Znasz to? Nie, ja tego nie znam. To już znasz. A wiesz, teraz idziemy, Natalia? Do ksenoty? Cenoty. Cenota. Ja mówię senota. Senota, mówię senota. Senota. Ja mówię senota. A wiesz, co znaczy senota? To. Grota. Jedziemy do senoty robić jakieś... psoty. Albo głupoty. Widzisz, już pół kawałka napisałaś. Nie bądź taki mądry. Bo ci nie usmażę flądry. Nie chcę takie piosenki. A o czym byś chciała piosenkę, Natalia? Taką, wiesz, z pazurem. Ja jestem fagata, sexy cipka spod Konina. Z pazurem? Czy o tygrysach? No. No, piosenka o tygrysach, to było coś. No dobra, będziemy myśleć, Natalia. Piosenka z pazurem. Piękny Mateusz, F-150, ale to nieważne. Ważne jest to, że jest to jak lobo. Oczyścić miasto z pustą głową. Gotów do walki jak lobo i tak jak koprobo oczyszczam miasto z pustą głową. Wiesz, o co chodzi. Pozdrawiam Leszku. Leszku, stestuj mnie. Wiesz, co siedzi na tych sofach? Eldoka, elo. Yo. Mordo, patrz to. Stromo wilgotno, ale ja, Mateusz, patrz, kurwa, przygotowany na wszystko. Mordo, niefartownie kończy się bateria. Idealnie w tym momencie. Co robi? Bateria mi się kończy w kamerze, więc mogę tylko pokazać to, co mogę pokazać. Na szczęście mam drugą kamerę, ale na górze. Przełączam się na drugą kamerę, już będziemy wtedy u... Właśnie nie wiem, gdzie będziemy. Chyba będziemy u szamana na zabiegu. Ale nie, ayahuasca. Nie dygaj, mordo. Wrócę cały. Teraz historia z jaskini kontynuuje się tu, jeżeli to ogarniasz, człowieku, mordo. Jako punkt charakterystyczny mogę ci podać tylko jeden punkt. Co ja? Stańcie, no, proszę, w takim półkolu. Będziemy się kalić. Poważne rzeczy. Ja tak nie gasasa belakszana. Tu szwalak balesia, właśnie joli lumszany. Ledno oczmakę, ciante kanlo. To ja szybko przetłumaczę. Maszane kiczą, cianta jo kabiszane, cianta pacią, lety kanange czan, lety sokin kabiesza, kiczą maleń. Wyszupek tata, sysza, gatacza, hena, się tu szwalak, właśnie te kisza. Taki. I powiedział coś innego. Głosy mi szokuj. Dla ciebie nie ma ratunku. No właśnie. Ja jestem już w odstawce. Zobaczymy, Mateusz, czy przejdę kwestię dymu. Klepie. Dobra. O, co, wariaciki. Tylko chudzina, Jezu. Ja tańczę jelenia? Tak. Co robić? Nad głowę. Nie dziwne, najpierw przydymił, a potem się odpierdala, nie? Wiesz, o co chodzi. I tak, tu jest robiony pierog. To jest masa kukurydziana.
To nie jest woda i mąka kukurydziana, to jest cała kukurydza zmielona i woda. I teraz tak, ona ci da kuleczkę właśnie z tej masy. A tu jedna kulka twoja, druga jej. Lokalne pierogi robimy, tortille. Jedną łapką, prawą, ona będzie kształt robiła prawą ręką, a lewą tak gniatła na grubości, nie? I co ci wyjdzie, będzie ok. Gwiazdka, serduszko. I takich 300 dziennie, nie? Jedziemy. I się pytacie, co oni robią w ciągu dnia. Tortille, nie? I na blachę tą ląduję. Jaką równą zrobiła? No jakbyś sprawę zaraz miała. Ja już dziurę zrobiłam. Spoko, będzie dobre. Tu jest ciekawa rzecz. Gdyby wam się nie chciało tak siedzieć, klepać jak pani, to kładziemy kuleczkę, przykładamy i dokładamy. I gotowe, nie? A tu urządzenie. Trochę jak tortury wygląda średniowieczne. Co dalej? Miski, kubki, zobaczcie, powieszane wszystko. O, prąd na lewo pociągnięty ze sklepiku, ale jest na sztukę. To znaczy, że na pewno tu mieszkają. Na pewno, serio. To jest kuchnia, jadalnia. Pasta do zębów, o, kawa, to jest kawa chyba, tak, kawa. Tu są pewnie tortille, zaraz tu wygrzebię. Zobaczymy, co tu ma. Jest tortilla. No, jest. Yes. Chlebek, yes. Bardzo proszę. To gotowe. Chodźcie dalej, głębiej, to nie koniec. Na salony, sypialnie teraz zapraszam. Tak, kuma tato? To trzyma piłę łańcuchową pod telewizorem, to jest gość. Tu się śpi tylko i wyłącznie na hamaka. Bo jakbyście postawili tu materac, ten materac po miesiącu o własnych nogach by wyszedł. Bo wilgoć, jakieś robactwo, insekty zalęgłoby się. To jest nierealne spać w materacu tu. Poza tym tu jest dżungla wszędzie. Przecież w nocy podejdzie wam jakiś skorpion, jakiś wąs jadowicy, karaluchy. To musi być izolacja, nie? A tu jest szafa cała. Szafa, koce, jakieś ręczniki, ubrania w głębi. A właśnie, a toalety gdzie nie mają? A właśnie, toaleta, jedynka, dwójka w dżungli. Nie ma wychodka, nie ma to i to. A papier toaletowy jest, czy liść palmowy? I jak Pan Bóg stworzył, idziecie i jedynka, dwójka. Sobie. Papier jest, czy liść? Liść. Ekologicznie. Tylko jest taki liść, że z jednej strony jest jak papier ścierny, a z drugiej jak aksamit. To też trzeba, wiecie, ogarnąć. Z której strony się podetrze. Można było pełnić zgłąb. Zamrażarka, to tam mają Coca-Cola. Ale wiem, już nie będę im otwierać, nie? Jedna zimna, druga chłodniejsza. I tu się śpi tylko i wyłącznie w lecie, w nocy. Nie teraz, w zimie, bo teraz jest zima. Bo tu w nocy wam spadnie temperatura, no tak jak w playa, 15-17 stopni. To dla nas to super, to w krótkich spodenkach już można biegać. Dla nich to jest jak 0, jak 1 stopień, to jest nie do spania w ogóle. Są odcięci od świata, to nie są nomadzi, że o, przyjechali biali i Boże ubranie mają, nie? Nie, nie, oni są świadomi, do kościoła chodzą, wszystko. Widzę, że jakieś. Tak, bo to jeszcze są ołtarzyk z Matki Boskiej Guadalupany. 12 grudnia było wielkie święto. To jest coś jak naszej Matki Boskiej Częstochowskiej, nie? To był 12 grudnia, więc jeszcze takie tylko zostało. No. Czy substancje psychoaktywne używają tak samo jak ci Majowie z tych lat? Ci nie, tutaj to są bardzo prości. Oni nawet się boją tego, bo to jest za dużo, za szeroko, to już jest inna świadomość, więc ci nie. Oni tutaj tylko, wiecie, piwo i fajkę zapalić. Ale marihuana czy coś głębiej, nie. To nie te regiony, nie ten stan. Północ, środkowy Meksyk, no to tam w ogóle już całokształt wszystkiego. A ile wycieczka tam? Indywidualnie. Pytałem w waszym imieniu. I woda teraz, moi drodzy. Woda do, chodźcie bliżej, do kąpania się, do prania, to tu macie zbiorniczek na deszczówkę, nie? Szlaufem pociągnięte, o i tu za paniami jest zlew. Jak w Simsach, pupa pachy do umycia, że tak powiem, tu jest. A woda do picia to ze sklepu, tu ze sklepiku przynoszą sobie takie 20-litrowe baniaki wody. Bo w żadnym miejscu w Meksyku nigdzie absolutnie nie pijecie wody z kranu. Nie nadaje się absolutnie w żadnej części Meksyku, tylko butelkowana, nie? Czyli woda do picia, do spożycia ze sklepu, to jest do kąpania, do prania. I jeszcze tam głębiej chodźcie, prosto. Tu jest suszarnia. Nie, to jest coś, co się nazywa jajca psa. Serio, ostatnio się... Jajca psa. Ostatnio się pytałam właśnie, co to jest bezczelne. Duże huevos del perro, czyli jajca psa. Serio. A to się, nie? Jedna pani spróbowała, mówi, że Natalia. Smakuje, ale według nich to jest słodkie, więc nie. A. Oni to jedzą? Czasem gdzieś tam złapią, ale to nie to, że jakaś baza pokarmowa, nie, nie.
sklepik będzie, teraz trzeba iść na shopping. Takie tutaj atrakcje, moi drodzy, są. Świat jest piękny, należy go zwiedzać i eksplorować. Oto moje słowo dla was. Jeżeli macie okazję, zwiedzajcie. Ile tylko się da, bo mogę wam zabrać wszystko, ale nie to, co przeżyliście i widzieliście. Tego wam nikt nigdy nie zabierze już. To jest tylko i wyłącznie wasze. Zapisz sobie, żebyś pamiętał. I zwiedzaj świat. Mówił dla was wasz korespondent, szalony Jaco. Prosto z majańskiej wioski. Junku nazywa się ta wioska. Junku. I moi drodzy, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jesteśmy po środku wioski. Tutaj chata, tam trzy huśtawki, chata, wiadomo. Tu mamy słup z elektryfikacją i widać jeden kabel. No może tego nie widzicie, ale ja wam powiem. Jeden kabel tak wyraźnie w bok odchodzi. Stąd jest prąd. Ale co jest ciekawe, zobaczcie na to. Po środku tam wielki maszt i anteny. No wiadomo czego. Do tego, żebyśmy my mieli kontakt. Internet. Wspaniała rzecz. Przylukałem trzy huśtawki, chyba należy na nie pójść. Namówię Natalię, żebyśmy poszli na huśtawkę. Niezła wioseczka, co? O, dla mojego kolegi z Łomnika. Poczekaj, muszę pokazać. Tymon, myślę, że byłbyś zaciekawiony tym egzemplarzem. Piękna. No to Nissan, myślałem, że to Toyota. Nie wiem jaki to model, ale złomnik na pewno wie. On wie wszystko o takich szrotach i szanuję go za tą wiedzę. O, następny piękny jedzie, zobacz, Tymon. Tak jest, pozdrawiam serdecznie i idę na huśtawkę. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być, nawet kiedy będzie źle. Jak to mówią w Meksyku, jak w Meksyku, mordo. Nie ma na to starego chińskiego pożegnania, po prostu jest arriba i to wszystko. Mordo, ale przypomniała mi się taka historia. Kiedyś, no powiedzmy to było jakieś 6 lat temu, 5 lat temu, nieważne, pojechałem na wakacje, siedzę sobie na Dominikanie, rozumiesz? I jest pięknie, ciepło, palmy, bo to jest niedaleko miejsca, w którym byłem przed chwilą z wami. I sobie tam piszę na naszej grupie facebookowej z moimi kolegami. I nagle okazuje się, że pod moją nieobecność tutaj, w studiu, ktoś sobie zrobił hotel. I nie był to Warszawa Hotel, chociaż może tak go nazywał. Może dlatego ta płyta się nie nazywała Warszawa Hotel wtedy. Nie chcę uprzedzać faktów, mordo. Wiem, skąd się dowiedziałem o tej informacji. Znaczy, skąd posiadłem tą informację, to chyba mogę powiedzieć głośno. Czy po latach nie powinienem tego mówić? Nie, no możesz, już to wiedzą wszyscy. A, słuchajcie, to Strojak. To Strojak jakby... Ale jakby inaczej. Poczekaj, bo muszę wytłumaczyć, bo konsekwencją tej sytuacji było zwolnienie się samo na Facebooku, jak muszę z pracy, nie? Tak. I w każdym razie ta sytuacja sprawiła, że Mateuszek nasz Strojewicz postanowił, kurwa, zażartować sobie ze mnie, mordo. Rozumiesz? Chciał zagrać na tej czułej strunie mojej pamięci i sprawdzić, czy dam się nabrać. Czy dam się nabrać? Możesz zobaczyć to teraz, mordo. Dobra, Krystian, powiedz naszym widzom, gdzie jedziemy, po prostu dlaczego. Nie, ja nie mogę, kurwa, weź. Dlaczego? No dobra, a chciałbyś wystosować chociaż może jakiś statement po tych ostatnich dwóch, które ja na przykład wystosowałem wobec ciebie? Może byś chciał się do tego jakby jakoś tam, nie wiem, odnieść? Pomówienia i nieprawda. No słuchaj, możesz powiedzieć tak naprawdę wszystko, ja najwyżej tego po prostu nie wmontuję, no. Na pewno, Mateusz, na pewno. Drodzy widzowie, aktualnie dobra. Jedziemy do sklepu, jedziemy do Castoramy, bo musimy kupić... O, tam będzie mnie widać. Bo jedziemy... Nie widać. Albo tu będziemy widać. Bo jedziemy... Weź od Majewskiego 16.35, to jest vlogowy. Przecież mam taki. No to kurwa, przecież powinno działać wszystko. No to działa. Dobra, drodzy widzowie, aktualnie jedziemy do Castoramy, ponieważ jakiś czas temu wpadłem na super turbo zajebisty pomysł. Mianowicie chcemy wkręcić naszego przesympatycznego przyjaciela i kolegę Jacka Grajeńskiego, znanego bardziej w środowisku jako Tede. On poleciał do Meksyku, my zostaliśmy sami w Warszawie. Z tym Meksykiem tu. Jest nam niestety smutno i przykro, że niestety nie możemy być razem z nim i wpadłem na taki super genialny pomysł, że chcemy go wkręcić, że zrobiliśmy pod jego nieobecność w studio huczną imprezę zwaną Sylwestrem. Tutaj chciałbym też, taka mała dygresja na poczekaniu, chciałbym wam też zakomunikować i powiedzieć, że no od pewnego czasu, jak Jacek zakończył przygodę z melanżami, jest antymelanżowy. Może też bez przesady, czasami się napije, ale już nie na pewno, nie w takich ilościach, jak to czynił kiedyś. No i jest anty na imprezy i nie chce już organizować imprez w studio. Amatorka, dokładnie. My musimy jakby teraz nieść ten krzyż i robimy to za niego i on sobie świetnie zdaje z tego sprawę, że mamy w tym już niemałe doświadczenie. No i plan jest taki, że jedziemy do sklepu po takie zakupy
żeby udekorować noworocznie i sylwestrowo studio. Oczywiście robimy to w totalnej konspiracji. Nikt o tym nie wie. Znaczy wie parę osób. Wie Krecha, wie Jabłko. No tam jeszcze parę innych, które się oczywiście pojawią. No i chcemy nagrać, chcemy zrobić taką udawaną imprezę sylwestrową. Udawaną. Chcemy zrobić udawaną imprezę sylwestrową. No i nagrać mu życzenia noworoczne, które oczywiście dostanie na nowy rok. No a ty i... chcesz to wysłać jakby w trakcie, jak on tam będzie. Myślałem, że dopiero jak będzie oglądał odcinek. Jak wrócisz po sylwestrze. Myślałem, że jak będzie oglądał odcinek do sprawdzenia, to się nagle zdziwi po prostu. Okay. Właśnie o to chodzi, że nagramy to wcześniej. Że robimy melanż w studio i wyślę mu, oczywiście zrobimy to wcześniej. Co, witasz widzów? Nie, za blisko kurwa z tą kamerą. Nie, ale nie jest tak blisko, to jest szeroki kąt. Wiesz, 16:35 pożyczyłem od Majewskiego. I wracając w lewo. I zgubiłem kurde wątek. No, że chcieliśmy wyśleć, nagramy mu filmik. No i nagramy mu filmik z życzeniami noworocznymi. Wyślemy mu je oczywiście w Sylwestra o godzinie 12 czasu naszego. Ja nic nie będę mógł wrzucać. No co? Bo przecież ja wylatuję. No nie, no nikt nie może nic wrzucać. Ja też miałem w planach może wylecieć i też nikt nie może nic wrzucać. No niestety. Krystian wylatuje, może też dokręcisz nam coś i dorzucimy do naszego vloga. Wiesz, są vlogi podróżnicze, teraz musimy się, wiesz, na szeroką skalę. No i kurwa, nie dokończę tej historii. No i on będzie w tym Meksyku. My o godzinie 12 wyślemy, ja mu wyślę ten filmik z życzeniami noworocznymi. No i naszym celem jest, nie będę ukrywał, go przepotężnie zdenerwować. Znaczy, ja jestem przekonany, że on się zdenerwuje, bo raz, że nie chcę, żeby były w studiu robione imprezy, a dwa, że zrobiliśmy to bez jego wiedzy. Więc, no, nie wiem, czy to przeżyjemy, czy nie, ale myślę, że będzie warto jakby zaryzykować i sprawdzić, czy to się uda, czy nie. Dzisiaj w ogóle też rozkminiłem, bo Natalia też o tym nie wie i dzisiaj rozkminiłem, że chyba ją wtajemniczę delikatnie w nasz pomysł, żeby nagrała jego reakcję jakby z boku. Nie wiem. Z ukrycia. Nie wiem dokładnie, kiedy on jakby otworzy ten film i tak dalej. Może być to, że od razu, może za godzinę, może za dwie. Ciężko stwierdzić. U niego jest, co prawda, będzie... Jeszcze nie będzie nowego roku i Sylwestra, ale u nas już będzie. No, dojeżdżamy już do tego, do Castoramy. I co? No i ciekaw jestem jego reakcji, ale obstawiam, że się mocno, dość mocno się zagotuje, ale dla kontentu, jak wiadomo... Wszystko. Warto. No, mam nadzieję, że mnie po powrocie nie zabije. Będziesz miał jeszcze pracę? I że może będę miał jeszcze pracę, ale no cóż, mogę poradzić. No i teraz co? Idziemy zrobić zakupy. Pokupujemy jakieś różne duperele sylwestrowe, ciapeczki, trąbki. Wiadomo, jak na każdego Sylwestra. A Daniel, dobra. Daniel też będzie? No, generalnie chciał i się przybijał, ale z tego co wiemy, to ostatnio tam się niemiło dzieje, więc w zależności czy będzie miał ochotę i humor, ale Daniela oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam, Daniela. Idziemy na zakupy. Przyjechaliśmy do Castorama, ale się okazało, że Castorama się nie bawi w Sylwestra i tu nie ma, albo dopiero słoiki to jeszcze zmieniają. Z ogórkami, ale tylko z naklejkami ogórki, znaczy z tym. No bo to są słoiki na ogórki. No tak, ale zamiast mieć ogórki zwykłe, to tylko z takiej części, kurwa, na stole. Dobra, to gdzie jedziemy? Do Carrefoura? Ja nie wiem, czy on tu w Carrefourze mówi. No są w Carrefourze takie rzeczy, ale jest pierwszy dzień po świętach i może być tak, że w sumie jeszcze nie została zmieniona ekspozycja. Ale dobra, pierwszy sklep już mamy odhaczony. I tutaj ten, takie szybkie youtuberskie przejście. No powinien przyłożyć rękę. No nie. A. Jesteśmy. O, bym wpadł. Dobra, mamy rzeczy. Krystian, co kupujemy? No, tylko czym je napompujemy? Czy one można je napompować normalnie ustami? Ale nie będą wtedy latać. Trzeba będzie na czymś powiesić. Bierzemy tak. To, trąbki, ale dawaj złote. Weźmy taki konfetti jedno. O, czapeczki oczywiście. Dobra, bierzemy jedną czapkę policyjną. Czy, a gdzie jest ten Mejza? Jest Mejza. Kurwa. Dobra, wszystko chyba, co? Kurde, no potrzebujemy nagrać w sumie tylko życzenia, a my będziemy całe studio dekorować? Co zrobić, no? Pod content musi być wiarygodny materiał. Musi być potwierdzone. Dobra, weźmy. Lepiej mieć niż nie mieć. Stary. Trzeba nagrać storki, które wrzucimy w Sylwestra. O! Tu masz hajsik, żeby starczyło. Wiesz, to jest sponsorem? Patronite.
Ile wydaliśmy? 195 zł i 92 grosze, albo 52. I teraz powinien powiedzieć tak, słuchajcie, jeśli chcecie wspierać nasze projekty, wbijajcie link poniżej. Wspierajcie mnie. Ja cię wystarczająco dobrze wspieram. Polecam pierogi od ojca Mateusza. A co, bar szczególnie dobry? No, to się kurwa nie da się dokończyć jeszcze. No. A ciasto? O. Jebo w gębie. Dobra, jest 21.23, rozpoczynamy kryptonim Sylwester. To będzie najlepsze określenie na chwilę przed tragedią. Oczywiście zanim zaczęliśmy nagrywać życzenia dla prezesa, no to musieliśmy udekorować całe studio, ale żeby tego materiału nie przeciągać i nie przynudzać, to w tle macie oczywiście przebitki, jak to robiliśmy. No, ładnie próby generalne, no jak będziecie... Pamiętacie, dla kogo to robicie? Dla prezesa. Jarosław! Jest i pan Jabłko z nami. Pan Dobra. Jabłko już wstał. Ty Jacek, a w ogóle jak zobaczyłeś te życzenia, to co sobie pomyślałeś? Pomyślałem sobie, że ja nie lubię, Mateusz, w ogóle składania życzeń w sytuacji, kiedy muszę je przyjmować. Dobrze, nie śpiewałeś 100 lat, bo się na Sylwestra nie śpiewa. No ale no, to podobało mi się, no super życzenia, naprawdę wow! Ale życzenia, mordo! No, muszę przyznać, że nikt mi takich nie złożył, no to no jest właśnie. Wyjątkowe. Ale wiesz, że to była moja zemsta? Zemsta za co? No kurwa, pamiętasz jak w zeszłym roku, w zeszłego Sylwestra, chciałem robić imprezę tutaj w studio, a ty się nie zgodziłeś. Ojojoj! Ja wyjechałem w góry, a ty, nie mówiąc mi o tym, zrobiłeś tutaj imprezę. Ale co to była za impreza? Mordo, cztery parki, posiadówka. No ja wiem, że... A ty nie miałeś wtedy parki, to byś się nudził. Ja słyszałem, ale nie tylko, bo był też nasz kolega Jabłko i od niego wiem, że była stypa. Ale my to zrobiliśmy troszeczkę lepiej. Teraz zobaczcie życzenia i reakcje naszego Jacusia. Drogi Jacku, niestety nie ma cię z nami, ponieważ jesteś bardzo daleko, ale mamy nowy rok, dlatego tu stąd, z tego miejsca, z domu rapu, ze studia NWJ, chciałem ci życzyć najserdeczniejsze życzenia, ja i moi zwariowani ludzie. Mordo, niech ten rok będzie dla ciebie wyjebanym rokiem, jeszcze lepszym niż ten i mam nadzieję, że będziemy się grubo jeszcze bawić. To jest 100 zł za minutę jakby, co? Liczono od północy, więc macie czas, żeby wyjść. Już 5 minut minęło, czyli 500 już wyście. Ty, ale bo jest jeszcze jedna rzecz, o której ci... Dla której warto żyć? Dla której warto żyć i no. Właśnie teraz zobaczymy, czy to będzie życie, czy nie będzie tego życia, bo jakby ty dostajesz tylko życzenia, a tak naprawdę my jeszcze żeśmy sobie tutaj trochę, kurwa, posiedzieli i tam nagrywaliśmy sobie różne... No, ty gadasz, nie robiłeś tego. No, zrobiłem i nawet powiem ci lepiej, nie? Nie. Zmontowałem to i wrzuciłem to... Nie. Wrzuciłem to na YouTube'a. Kurwa, żeby... nie. Tak, że, ale słuchaj, wrzuciłem to na YouTube'a, żeby sprawdzić, czy w ogóle YouTube to przyjmie, no nie? I stary, nie uwierzysz, pierwszy raz w historii naszego kanału YouTube wyjebał nam żółtego dolara i 18+. Co ty mówisz? Tak. Co ty tu odjebałeś? Chcesz to zobaczyć? Naprawdę tak odjebałeś? Tak. Co zrobiłeś głupiego? Nie powiem ci, zobacz. No dobra, dawaj, ale dam mi, pokaż mi teraz to. Jak mam ci pokazać? No teraz mi pokaż, no. No dobra, to patrz. Wraca! Kurwa, tu przychodzi się nóż, bo jak to go kurwa zabije, udusi. Kurwa. Ale spoko, kurwa, mam ziomka, co ma ten, krematoria dla zwierząt. Czy kurwa? Ty, a to gdzie idzie? Kurwa, boję się. Mogę ja pociągnąć? Przeterminowany, kurwa. Mogę pociągnąć? Bo to jest jakaś chyba blokada. Rurkę do mordy musisz wstać. Nie, no bez. No tak, bo musisz to napompować. Nie, ciągle. Ale czekaj, to jest jakaś blokada. Musisz mocno pociągnąć po prostu. Tak musicie? No. Dobra, robimy to. No nie widziałeś, jak zawsze pokazywały? Pik, pik! Nie, bo nigdy nie patrzyłem na tym. Ja pierdolę. Ciągnij! Już się nie da bardziej. Te rurki, kurwa, chciałbym, żebyś do łóz wziął. Masz. Albo do nosa, nie wiem. Jest jakaś flara? Kurde, gdzie jesteś flara? Stary, to jest jak kołnierz, kurwa. Chodź, klęknij, Maciej. Seksownie wyglądasz tą cipą na głowie.
Ale jak ja mam oceniać film, którego mi nie chcesz pokazać, no mordo? Ludzie widzieli, ja nie widziałem, co? Mam sobie w odcinku zobaczyć? Słuchaj, wiesz na co nas stać. Możesz się domyślić. Mateusz, co się tak mówi, pójdź te chińskie pozygadło. Im bardziej cię na nic nie stać, tym bardziej cię na wiele stać. O, zapisz sobie. To dobre jest! To mi się podobało! To takie głębokie. Dobra, odjebałeś coś tutaj? Naprawdę weź, kurwa, posprzątałeś? Co rozjebałeś? Nic nie rozjebałem. Wytnij wszystkie przekleństwa za karę w odcinku. Nie! I tak sporo wycinam. No dobra, to co? Odjebałeś? Bo ty chciałeś, żebyśmy nagrali to od razu, jak wróciłem z Meksyku, wszystko do tutaj te gadki, żeby było, że masz czyste konto, czyste rączki, tak? Tak, że nic nie jest zepsute, żebyś jeszcze nie ogarnął, czy coś przez przypadek rozjebaliśmy, czy nie. Mordo, to chyba robimy jakiś obchód, kurwa, bo teraz to znajdę jakieś szkody. Daj spokój. A co rozjebałeś? Nic nie rozjebaliśmy. Dobra, to co, kończymy odcinek, było fajnie? To taki krótki odcinek, jest dzisiaj szybki? Nie, to są tylko gadki, a odcinek już ma za 40 minut. Co ty pierdolisz? No, przez twój monolog, kurwa, ja... w polityce. Nie, naprawdę, ale ten czas to leci, mordo. No. Dobra. Ale widzimy się niebawem. Dobra, słuchajcie, nie chcę spoilerować, ale cały następny odcinek, cały odcinek, specjalnie dla was, będzie ultrapolityczny. Znaczy... niestronniczy, obiektywny, to polski. Co? Jedziemy! To co? Lecimy! Jacek Graniecki, lecimy! Jarosław! Tusk, Deutschland, Fahren. Atak! Atak na demokrację! Ruda, wrona! Państwo przepuszczą dostawcę! Morda, teraz po to. Celi do Brukseli. Proszę nie dotykać. Pan go wąchał? Bardzo serdecznie pozdrawiam ziemię wadowiskie. Życie, życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to samograj!